Witam, mam na imię Aleksandra Strzelec, pracuję w Centrum Kultury Dwór Artusa jako animator kultury. Dzisiaj zaczynamy nowy cykl spotkań z wizytą Wy. Wybierzemy się do pracowni witraży pana Sławomira Inteka, który nam pokaże, jak robić takie witraże. A przed zapraszam Was na spotkanie ze mną i pokażę Wam, jak w domu możemy zrobić takie domowe witraże. Zobaczcie, od pana Sławomira dostałam taki projekt, który chciałabym z Wami wykonać. Przyda mi się ołówek. Dziękuję. Obrysowujemy taki witraż dookoła. Projekt. Musi być trochę grubszy, dłuższa linia. Następnie przydadzą mi się nożyczki. Dziękuję. I wycinamy naszego aniołka dookoła na początku, a później wchodzimy w szczegóły. Oczywiście do cięcia możemy również użyć nożyka introligatorskiego. Ja jednak z powodów bezpieczeństwa wybieram nożyczki. Jest mi wygodniej i czuję się bezpiecznie. Ciąć nożyczkami. No, kręcamy kartkę dookoła. Swobodnie pchniemy. Gdy już wszystko wytniemy, ja tutaj sobie przygotowałam taki wycięty. Zobaczcie, przygotowałam sobie wycięty. Gdy już to wszystko wytniemy, bierzemy kartkę techniczną, najlepiej jakiegoś ciemnego koloru. Mam turkusową, ale także mam i granatową. Myślę, że granatowa będzie fajniejsza, ale nie mogłam się powstrzymać, żeby turkusowego koloru nie kupić, bo jest jednym z moich ulubionych. Odrysowujemy teraz na kartonie, najlepiej srebrnym żelpenem lub ołówkiem. Dobrze, już odrysowałam. Znowu będziemy ciąć. Troszeczkę dzisiaj będziemy mieć cięcia. Wycinamy znowu te elementy, których nie chcemy, a w których znajdą się bibuła, w których znajdzie się bibuła prasowana. Dobrze, zaczynamy cięcie. Uwaga na palce. Jeśli robicie to nożykiem infraligatorskim, to może zawołajcie mamę. Może trochę pomogę z nożykiem. W środku przynajmniej zrobię początki. Będzie mi łatwiej wtedy wycinać te elementy. Dobrze, jak skończymy już wycinać wszystkie elementy, teraz zastanowimy się, czy będziemy przyklejać naszą bibułę z przodu czy z tyłu. Czy chcemy, żeby było widać te ślady srebrne, czy z tyłu. Ja bym jednak nie chciała, żeby były one widoczne i będę robiła mój witraż w tą stronę. Dobrze, teraz potrzebuję bibułę. Na którą? Może poproszę wszystkie i będę sobie dobierała kolory. Przed zachęcam również do pokolorowania, żeby już ustalić sobie kolory wcześniej. Do tego mogą nam posłużyć kredki. Dziękuję. Żeby sobie zaznaczyć kolory, które nam będą pasowały. Myślę, że aureol będzie na żółto. O, dobrze, że mam więcej. Twarz może pomarańczowa. Dobrze, ja już sobie ustaliłam kolory. Teraz po kolei będę używała bibuły. Zaczniemy od twarzy.
pomarańczowy. Dobrze, teraz kolejny raz będziemy odrysowywać i wycinać. Żeby było nam łatwiej, wiemy, że tej bibuły nie będzie nam potrzeba aż całej rolki, więc wycinamy mały kwadracik. Oczywiście nie musi być to idealnie wycięte. Chodzi o to, żeby był to przybliżony kształt i żeby zostało nam troszeczkę miejsca, żeby przykleić to później po drugiej stronie. Patrzymy nawet drugą stronę. Strony, gdzie nie ma ołówka. Jeszcze troszeczkę powinnam przyciąć? Nie. Świetnie, nie będzie widać. Dobrze. Ten element na razie odkładam. Mogę sobie odłożyć właśnie rysunek pomocniczy, który mam. Następnie żółty kolor. Dobrze, jak wycięliśmy już wszystkie elementy, to teraz kolej na przyklejenie ich. Poproszę w takim razie klej. A czy mamy jeszcze jeden klej? Dziękuję bardzo. Mniejszy. Wydaje mi się, że będzie taki dokładniejszy, bo też mamy tutaj dosyć cienkie te części. Dobrze, to teraz po kolei. Może w tej samej kolejności, w której wycinałam. I teraz tak, nie kleimy na bibułę, tylko kleimy na ten kartonik nasz, na ten papier techniczny. Tą część oklejamy. Przyszmy delikatnie nożyczkami tutaj, żeby nam się nie pofalowała bibuła. Dobrze. Zobaczcie, w efekcie końcowym będzie to wyglądać tak. Jeśli mam jeszcze jakieś niedociągnięcia jak po ołówku, radzę użyć gumki. Mam na przykład gumkę w ołówku, zobaczcie. Jest ona najbardziej precyzyjna. Wycieramy przed. I wycieramy wszystkie niedoskonałości, które jeszcze zauważamy w naszej pracy. Ołówek bez problemu schodzi. Świetnie. Najlepiej używać ołówka grubości H. Jeśli użylibyśmy B, 5B, 8B, no mogłoby zostać ślad, bo on jest dosyć miękki. Co możemy teraz zrobić z takim gotowym witrażem? Myślę, że podarować z cioci, na dzień cioci. Możliwe, że taki jest, a jak nie, to powinniśmy taki stworzyć. My swój witraż powiesimy chyba zaraz obok naszych witraży. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na kolejnej wizycie Wy. A teraz zapraszamy Was do pracowni witraży Intec Art. Chodźmy. Sławomir Intec, działam od 1992 roku i do dzisiaj konsekwentnie realizuję się w tematyce witraża. W dworze Artusa znajduje się mnóstwo fantastycznych witraży. Czy może Pan nam powiedzieć jakieś ciekawe historie z nimi związane? Co tam zobaczymy w dworze Artusa, czy w sali wielkiej? Dwór Artusa w ogóle jest ciekawym obiektem. Jak wejdziemy do niego, to widzimy bogactwo. I to bogactwo również przejawia się w witrażach. Jest to cykl medalionów, które symbolizują, nawiązują do sztuki, różnych sztuk wyzwolonych, geometrii, geografii, sztuk technicznych, ale nawiązują do czasów średniowiecza. Natomiast dwa elementy witrażowe w tych herbach są zupełnie współczesne, a mianowicie lokomotywa, która jest czasem ówczesnej współczesności. Na tej lokomotywie jest napis Torn, niemiecka nazwa Torunia. Natomiast drugim elementem jest narzędzia, jakieś urządzenia, które symbolizują, przedstawiają maszynę parową, bo są w niej takie elementy takiej maszyny, natomiast dokładnie one nie są jeszcze rozpoznane, myślę. Jesteśmy w tej chwili w muzeum, interaktywnym muzeum witraża, gdzie wykonujemy takie piękne rzeczy, które kiedyś mogą stanowić wystrój naszych wnętrz. Ale musimy zacząć od małych form. A małe formy to przede wszystkim wszystkie nasze pomysły, które chcemy zrealizować. Mogą to być zwykłe rysunki. Z tych zwykłych rysunków robimy kolorowe opracowanie, a potem wycinamy te rysunki, przygotowując je do wykrojenia w szkle.
Również możemy wykonać takie witraże bez użycia szkła. Dla mniej wtajemniczonych, dla młodszej grupy odbiorców mogę nawet przekazać tutaj dla Państwa formę aniołka, który jest przygotowany już w formie rysunkowej. Można go dowolnie pokolorować i wykorzystać ten wzór, kolorując poszczególne elementy, wycinając z kolorowego papieru. Natomiast po wykonaniu takiego warsztatu, witraża w warsztacie takim papierowym, możemy się pokusić o wykonanie faktycznie prawdziwego witraża ze szkieł i w tym miejscu można te warsztaty odbyć, nauczyć się tych pierwszych metod witrażowych i dla chętnych możemy prowadzić warsztaty pierwszego, drugiego stopnia, a jeszcze bardziej dociekliwe mogą kiedyś przyjść pomóc mi w profesji witrażowej.